Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, wszystkim Państwu chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. W szczególności składam te życzenia wszystkim związanym z naszą szkołą, rodzicom, nauczycielom, a w sposób szczególny Wam, drodzy uczniowie, dlatego że do Was jeszcze nie miałem okazji, aby skierować te życzenia. W tym szczególnym dniu, w tych szczególnych dniach, gdy obchodzimy to wielkie święto, gdy patrzymy na Pana Jezusa, który stał się człowiekiem, gdy patrzymy na Słowo Boże, które stało się człowiekiem, Słowo Boże, które stało się tym dzieciątkiem, to przede wszystkim dziękujmy Panu Bogu za to, że zechciał do nas przyjść i prośmy Go. Prośmy Go, aby On odmienił nasze serca. W tych trudnych czasach możemy się dobrze wczuć w rolę tych pastuszków, którzy pośród ciemności, nie wiedząc co się dzieje, zdążają do żłóbka, którzy przychodzą do Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddają Mu pokłon. I my przyjdźmy razem z nimi, być może podobnie zagubieni, nie wiedzący do końca, co się dzieje, przyjdźmy do Pana Jezusa i dziękujmy Mu, że do nas przyszedł i prośmy Go, aby On odmienił nasze serca. Was, drodzy uczniowie, w sposób szczególny proszę, abyście pamiętali w tych wielkich dniach o w modlitwie, o naszej szkole, o tym, żebyśmy mogli powrócić do naszej szkoły, do normalnej pracy edukacyjno-wychowawczej, tak żebyście Wy mogli dobrze się rozwijać, tak żebyśmy my mogli kontynuować naszą pracę edukacyjno-wychowawczą. To jest naprawdę tak bardzo ważne. I bez wątpienia jest to właściwy moment, żeby Pana Jezusa o to prosić, żeby On nam pozwolił wrócić do normalnego życia. Nam i naszej ojczyźnie i w zasadzie całemu światu. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby prosić o roztropność i siłę. O to, żebyśmy mieli siłę przyjąć to, co na nas przyjdzie, bowiem zawsze, gdy prosimy o rzeczy doczesne, musimy pamiętać, że tutaj nie ma nigdy gwarancji, że te rzeczy spełnią się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, tak jakbyśmy tego chcieli. Zawsze, gdy prosimy o rzeczy doczesne, pamiętajmy, żeby przede wszystkim dodać, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. I prośmy przede wszystkim o roztropność i siłę, o roztropność, żeby znaleźć tą drogę pośród tych zadań, które będą przed nami postawione, i o siłę, żeby tą drogę wybrać, żeby tą drogą świadomie podążać. W te piękne święta życzę Wam wszystkim jeszcze raz błogosławieństwa Bożego, pokoju i siły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.